Widzowie, nie jest dobrze, powiem wam szczerze, ponieważ wszedłem sobie dzisiaj na komputer tak jak każdego dnia i włączyłem Minecrafta. I jak widzicie, mam teraz odpalone moje konto, ale nie wiem dlaczego zmienił się mi nick na nick Pennywise. Trochę się boję z tego powodu, że wyszukałem sobie, co to jest, kto to jest Pennywise, i to jest clown z filmu To. I nie wiem dlaczego moje konto, dlaczego ja jestem zalogowany na takim koncie w Minecraft. Nie mam totalnie pojęcia, o co tutaj chodzi, naprawdę. Aha, wyłączył mi się Minecraft. Okej, odpaliłem Minecrafta na nowo. Okej, wylogowało mnie z konta. Nie wiem totalnie, o co chodzi. Spróbuję się zalogować jeszcze raz po prostu może. Nieprawidłowy adres e-mail lub hasło. Widzowie, straciłem dostęp do mojego konta w Minecraft i nie wiem, co mam o tym myśleć teraz w tym momencie. Bo jak ja mam nagrać odcinek w tej sytuacji? Dobra, widzowie, postanowiłem kupić nowe konto w Minecraft i kupiłem nowe konto w Minecraft. Mam teraz inny nick, będzie szczypcą przez 2N. No, jest trochę tragedia. Na całe szczęście miałem drugie konto, na tym drugim koncie miałem kupione Minecraft Dungeon, więc po prostu na tym koncie też kupiłem sobie teraz Minecrafta. Nie wiem totalnie, o co chodzi. Mam drugie konto, więc po prostu na to drugie konto teraz się będę musiał zalogować, ale straciłem dostęp do mojego pierwszego konta, do mojego głównego konta, na który byłem na Palionowie. Nie wiem, totalnie nie wiem, co mam myśleć teraz o tym. Dobra, działa. Zalogowałem się na moje konto drugie. Więc mamy konto, kupiłem Minecrafta, no nie wiem, widzowie, jestem załamany w tym momencie, bo straciłem dostęp do konta, musiałem kupić nowe konto i nie wiem, co się dzieje w ogóle. Wejdziemy na Palionowa, zobaczymy, co takiego się tutaj wydarzyło, ponieważ skoro moje konto zostało skradzione przez Pennywise'a, to znaczy, że on ma dostęp w tym momencie do mojego konta, a jeżeli on ma dostęp do mojego konta, to się naprawdę może bardzo źle skończyć. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, korzystając z tego, że akurat włącza mi się Minecraft, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Może w ten sposób uda nam się odzyskać moje stare konto. Aczkolwiek wątpię, szczerze mówiąc, to już się trochę z nim pożegnałem, więc nieważne, ale nie wiem, powalona akcja. Lecimy z odcinkiem. Dobra, widzowie, udało mi się zalogować do Minecrafta, wchodzimy na multiplayer i widzę, że jest jedna osoba na serwerze. I teraz pytanie, kto to jest? Proszę, żeby to był Dave, proszę, żeby to był Dave. Nie, błagam, nie, to jest najgorszy dzień w moim życiu. Nie dość, że nie mam żadnych itemów z tego powodu, że zostawiłem je albo, nawet nie wiem, gdzie je zostawiłem. Albo zostawiłem je w domku, albo mam je w tamtym jakby, na tamtym koncie. I dlatego, jeżeli Pennywise ukradł mi tam to konto, to możliwe, że on w tym momencie jest w posiadaniu moich itemów. Ale mam nadzieję, że je odłożyłem do skrzynki. Ja często odkładam itemy do skrzynki, więc prawdopodobnie je odłożyłem. Więc zaraz pójdziemy do domku mojego sprawdzić. Ale to jest najgorsze, że ja wejdę na ten serwer i jestem sam z Pennywise'em. Więc ja już jestem obsrany na samą myśl, nie? No, ale nie mamy wyboru, muszę wejść. Więc uwaga, wchodzimy. Wchodzimy. Okej, pojawiliśmy się w miejscu spawna. Kliknijmy sobie taba. Jest na serwerze. Na całe szczęście jest dzień, więc może on w dzień nie będzie aż tak straszył, jeżeli w ogóle będzie straszył. Ale nie chcę go spotykać. Dobra, jesteśmy na Palionowie, tyle plusów chociaż. Więc po prostu pójdźmy od razu do mnie na chatę. Tam ustawimy sobie też tego, jak to się nazywa. No, widzowie, jak to się nazywa? To się nazywa spawna. Ustawmy sobie spawna w tym moim, no jak to się nazywa, w tym w łóżku, kurczę, jestem tak zestresowany tym, że on tutaj jest na tym serwerze. Boję się, że on w każdej możliwej chwili może gdzieś tutaj być i tak dalej. Ja nie chcę przechodzić koło tej studni, tego zejścia do kanałów, bo to tam ostatni raz widziałem jego głowę. On teraz ukradł mi konto, więc to już jest w ogóle, mam... O kurde, jest tu! Jest! Nie, szybko itemy! Ja nie mam zbroi, dobra, bierzemy cokolwiek! On tam był, Ja nie chcę tam iść, dobra, bierzemy tak tutaj coś do ręki, nie mam miecza, muszę zrobić sobie miecz jakiś, bierzmy żarcie, ja nie chcę go spotkać. Bo on był tu przed moim domkiem. Widziałem jego nick, teraz on pewnie gdzieś na shifcie jest czy coś. Ale widziałem go tam na chwilę. Nie, dobra, widzowie, to jest najgorszy. O, mamy netherite'ową zbroję, jak dobrze. Jak... O, nie, bo te rzeczy tutaj tracę. Słyszałem otwierane drzwi, jeszcze zrobiłem sobie teraz. O kurde, jest tu. On stoi koło tego mojego domku. Dobra, uciekamy. Ja nie chcę z tobą spędzać czasu. Ja nie wiem, jak bardzo on jest groźny. Ja to jestem w szoku, że on tak na mnie patrzy tak w ogóle. No, powinien mnie zaatakować od razu. Ale na całe szczęście nic mi nie robi. Dobra, zróbmy tak. Weźmy sobie tu jakąś rzeczy, ogarnijmy. Mamy netherite'ową zbroję. Czuję się w miarę bezpiecznie. Ale to jest zbyt mało, żeby móc tutaj normalnie krążyć wokół tego mojego domku. Dobra, nie widzę go tam nigdzie.
Ja lecę do Dave'a, lecę do Dave'a, muszę mu powiedzieć o tym, albo chociaż zostawić tam jakieś tabliczki czy coś. Nie wiem, schować się u niego na chacie, cokolwiek z takich rzeczy. To jego chata jest najlepszą chatą do chowania się przed takim człowiekiem jak Pennywise. Człowiekiem, ja nie wiem co to jest jakiś klaun. Dobra, patrzę się tutaj za siebie ciągle, trzeba ciągle kontrolować plecy, bo on w każdej chwili może się gdzieś pojawić. Najgorzej jak się w tej studni pojawi, tam to już w ogóle będzie tragedia. Dobra, wchodzimy do domu od Dave'a. Nie wiem, czy on tutaj gdzieś będzie, czy nie. No Dave'a nie, no nie będzie, bo go nie ma na serwerze, to jest najgo... O kurde, on tu jest na tej chacie, widziałem jego nikt, widziałem jego nikt. Dobra, nie, jednak stąd wychodzimy. Nie, najgorzej, że my go tutaj widzimy, to jest przecież jakaś tragedia. Ja nie chcę, dlaczego on mi ukradł konto? Ja nawet nie chcę z nim do żadnej... Patrzy się tam na mnie. Patrzy się. Znikł? A jest tam dalej. Dobra, on działa na tym shifcie, kurczę. On, to jest najgorsze, że prawdopodobnie on nie wie za bardzo jak grać w tego Minecrafta czy coś i to może być to, że on jeszcze go nie obczaił do końca, ale jak on obczai możliwości Minecrafta, jak on się nauczy tu różnych rzeczy, sztuczek i tak dalej, to on będzie znikał, będzie, kurczę, atakował, będzie wszystko robił. Dobra, czy ja chcę schodzić do tych kanałów? Ja tam nie chcę bardzo schodzić, tam nie chcę. To jest to, że jeżeli my tam zejdziemy, to tu jest w ogóle jakaś tabliczka. Potrzebuję twojej pomocy, nie bij, please, o co chodzi? Kto taką tabliczkę zostawia tu przed moim domkiem? Ja nie mogę tego rozwalić! Co jest? Nie mogę rozwalić tej tabliczki! Co jest grane? Ej, nie wiem o co chodzi! Widzowie! Co jest grane? Dlaczego ja nie mogę rozwalać nic? Nic nie mogę rozwalać! Czy ten Pennywise wpłynął na to, co ja tutaj mogę robić na tym serwerze? Proszę, oby się okazało, że nie. Błagam, skoro ja nie mogę tego, to pewnie też nie mogę nikogo bić. Ej, nie wiem totalnie o co chodzi. Dobra, widzowie, nie mogę bić, nic nie mogę robić. On tu gdzieś się krąży w ogóle, on gdzieś tu krąży wokół mojego... Siedzi w tej studni. Zszedł na dół. Nie, widzowie. Nie, to jest... Ja nie chcę tam iść, ale ja tam będę musiał. Ja tam będę musiał pójść pewnie. Ja tam nie chcę iść. Potrzebuję twojej... O, mogę to... O, teraz mogę już niszczyć. Ej, on może wpływać na to, czy ja mogę niszczyć, czy nie mogę? Ej, dobra, to co tu się dzieje, to są dziwne akcje. Dobra, nie wiem, podchodzę do tej studni. Słuchajcie, patrzmy do środka. Patrzę do środka, nic tutaj nie ma. Ostatni raz jak tu byłem, to on się tak zaśmiał tam, to było przerażające. Ale dobra, czekajcie, schodzimy chyba na dół, co? Czekajcie, zejdę. Lekko. Czy on tu gdzieś będzie stał? Nie ma go tu, nie ma... O, jest tam, jest tam. O, nie, zaśmiał się. Nie, to jest najgorsze, co może być, ja nie chcę, ja nie wiem, widzowie, ja już mam dość, trzęsę się, straciłem konto w Minecraft, dodatkowo ten ktoś chodzi po tym serwerze, może decydować o tym, kiedy mogę coś bić, a kiedy nie mogę, to jest tragedia, nie wiem, czy ja powinienem iść za nim, czy nie powinienem, nie wiem o co, tam jest teraz na końcu, ja nie wiem, ja nie chcę. Nie wiem, dobra, muszę tam pójść. Trzeba ciągle kontrolować plecy, bo z tego co mi wiadomo, to on jest, no, mega dużo morze, nie? I to jest to właśnie. Tam jest, nie widać końca, w ogóle tak długie są te tunele. Ja potrzebuję jakoś pochodnie, daj mi, chodź tu pochodnie, muszę mieć jakiekolwiek... Widzowie, ja nie chcę tu przebywać, ale muszę go, ja nie wiem, czy ja powinienem pójść po Dave'a, może ja powinienem pójść po Dave'a, dobra, tu jest... O nie, jest tam na drugim końcu, jest tam, widzę jego nick tam, o nie, ja się trzymam tego wyjścia chyba, ja nie chcę chyba tam dalej podróżować, on chce mnie tam zaciągnąć, żebym ja tam poszedł, ale on, nie wiem, czy oglądaliście film to, ale jeżeli oglądaliście to, to jest bardzo niebezpieczna postać, ja nie chcę tam iść, tu jest kolejna skrzynka, w ogóle o co chodzi? 10 jabłek złotych? Nie, to jest na pewno jakaś pokusa. Tu jest znowu... Ja ostatni raz tutaj widziałem tego klauna, ja nie wiem... Ja nie chcę, widzowie, to jest tragedia. Czy ja chcę tak przecież... Dobra, nie, ja stąd wychodzę, nie mam psychy siedzieć w tym pomieszczeniu, to mnie, znaczy w tych kanałach, to mnie przerasta za bardzo, ja nie chcę tam być, mam nadzieję, że ten Pennywise tam będzie sobie siedział w tych kanałach, ja w ogóle nie wiedziałem o istnieniu tych kanałów, to jest w ogóle najgorsze, że gramy na tym serwerze już z dobre 2 miesiące, nie wiem, albo nawet dłużej chyba, a dopiero teraz dowiadujemy się o jakichś kanałach, które są w ogóle, on tu znowu wychodzi. On się ciągle trzyma... Nie, tak być nie może, widzowie. Ja nie wiedziałem nic o żadnych kanałach. Ciekawe, jak duże są te kanały i do czego prowadzą. To jest najgorsze. Dobra, klikam tu, spawna sobie w moje łóżko. I tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. No cóż,
Nie wiem, co mam powiedzieć wam, widzowie. Pennywise jest na serwerze. Możesz napisać mi jakieś teorie, skąd on się tu wziął, co on tutaj robi, co może chcieć robić, jak go pokonać, cokolwiek. Po prostu, jeżeli znacie się na tym, po prostu dajcie znać w komentarzu. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Nie jest kolorowo, widzowie, nie jest kolorowo. Widzimy się jutro. Pozdro.